At your orders, yes, General. At once. Immediately. Anna poszła tam. My idziemy tutaj. Na zachód. Więc opis misji. I przedstawię, co będziemy robić. Widok 2D? Nie. Wystarczy ten widok. Moglibyśmy iść na południe, ale jednak nie. Jednak najpierw pójdziemy tutaj, oczyścimy drogę z tych terenów. Tutaj widzę jakieś dwa domki. To chyba są domki. A tam chyba właśnie w tym miejscu byli nasi żołnierze, to ich przechwycimy, ale będzie tutaj trzeba wszystko oczyścić, całą drogę. I zanim pójdziemy do ich głównego zamku, tą ich wioskę zostawimy. Jak przechodząc tędy, przejmiemy tą na rogu i się wrócimy. W obecnym czasie się wrócimy. Tą wioskę zostawimy na później, żeby nie było tak, że... Chociaż może, jeżeli przejmiemy ich tą wioskę, to nas i tak nie zaatakują z tej strony. Bo będziemy musieli tak i tak, byśmy musieli przejść. To zobaczymy. Najpierw na rogu, później tą, później się wrócimy, żeby nadrobić zapasy, przygotować się do prawdziwej wojny. No a Jonną Lahirem pójdziemy oczyszczać ten teren. O, a tutaj jest kowal i żarcie, więc warto by było. No i tutaj też. Zobaczymy. Tutaj jest drewno. Co? Potrzebujemy... To czyli potrzebujemy surowców, żeby zbudować machiny oblężnicze? Tak... Tak na... Tak wnioskuję. Ale nie, 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 zaraz. A może to są po prostu miejsca, w których możemy zakupić te machiny oblężnicze, zanim przystąpimy do ataku. Z tej strony... Jak i z tej. Zobaczymy w każdym razie. Wracamy. Anna już u celu. Ja też. Yes, General. Ready. At your command. At your command. Ready to comply. At your orders. Yes. Moving to destination. Dobra. Na miejscu. Gotowi. Start. Ready. Zapiszmy najpierw. Idziemy naprzód na wojnę. Trzeba zabić trochę angielskich żołnierzy. Ready. Powiedzmy... Nie w imię zemsty. Ale żeby im się odwdzięczyć, skoro oni są takimi bohaterami, żeby atakować dzieci. I je kilka razy, kilkukrotnie zabijać, a żebyśmy my musieli brać od zapisu gry, no to tego nie możemy im darować. No, no po prostu nie możemy. No co ty? Was jest tylu, a wy kurczę nie możecie łucznika jakiegoś głupiego zabić? Taki dobry jest, mówicie. Ciężko zbrojnie. Już nas zobaczyli, już, jasne. Ciężko zbrojnie. Czekajcie. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Wziąć metce i atakować z łuku? A może nie. Zostawmy, niech walczą w ten sposób. Zobaczymy, jak przebiegnie bitwa. No, metce, puszko i jazda. Zaraz pozbieramy rzeczy. No, jednak są zbierane.
strzał oczywiście weźmie mec. Dobra. Zebrać się. Czyżbyśmy nie tracili żadnych żołnierzy? Super. RTS. Ciekawo, czy w trybie RTS nasi bohaterowie wykonują krytyczne obrażenia na przeciwniku. Tędy jak pójdziemy... A nie, to nie tam. To jednak jeszcze dalej byśmy musieli przejść się. Żeby dojść do naszych żołnierzy. Po wszystkim tam już... Ha, a nie, oni nie są otoczeni jednak. Poziom 12, poziom 12. Może jednak pójdziemy z tej samej strony, co książę. O cholera, książę będzie odpierał zaraz atak. Ciekawo, jakie jednostki. Niezbyt potężni. Ale jednak. Co się z nami mierzyć? Już? W porządku? Po zabawie? Ready to comply. At once. Wszyscy idą? Wszyscy. No. Tam jeszcze jakiś oddział był. Zaraz sprawdzimy jaki. O! A przy okazji widzę, że napotkamy tutaj. O, oni są w więzieniu. Ryba jabłko. Chyba jak się pokażemy im z tej strony, to będą chcieli zabić naszych sojuszników. Ale jak obejdziemy ich z tej strony, tak po cichu. Chcieliśmy? Wszystko musimy zbierać. Naprawdę wszystko. Jeżeli chodzi o jedzenie, to... To nie są żarty. To nie jest przecież pierwsza misja, w której mam takie problemy, że mamy za mało jedzenia. Z tamtej strony też pilnują. Ciekawe jak to będzie. Czy gdy zaatakujemy na, jakiś oddział, to ten drugi zaatakuje tych, co są w więzieniu, czy po prostu będziemy się bić? A tamtych oleju. Yes? Moving to destination. Ale warto by było, tam jest jakiś taki większy znaczek, to oznacza, że to jakiś taki, no nie wiem, pułkownik. My jesteśmy dowódcami ogólnie. To może jakiś generał dodatkowy, nie wiem. Generał, nie wiem, kapitan, ktokolwiek. Nie znam się tak za bardzo na tych rangach. Daj im bochenek chleba. Nie będziemy oddawać ryby. Już zjedli. Dobicie widziałem ze strony Metsa. Fajnie, fajnie. Straciliśmy jednostki chyba Metsem. Nie, nie, tam nie będziemy iść. I zapiszemy. Przed tym, ale często zapisuję, co?
Ale to chyba znowu przez tą misję z dzieckiem. Dało mi do myślenia, że lepiej zawsze być przygotowanym na to, że będziemy musieli wziąć od zapisu. A ci nie widzą? Nie słyszą? Panie... Na naszą korzyść oczywiście. No. Nie idź tam dookoła. Bo szybko padniesz. Co za mała przełęcz, pogubiliście się, co? I jeszcze tych. No nie. Przerywnik. Proszę, uwolnij nas. Dowódca Anglików ma klucz. Nędznicy, śmiecie mnie wyzywać? Jak tylko skończę z wami, będziecie gnić jak inni francuscy więźniowie. Nas jest więcej. Uwolnij 3 francuskich. Dowódcy Anglików. Pokażcie tu dodatkową misję. Cel misji. Znajdź dziecko i powiesz je, to już mamy. Spotkamy się i uwolnij francuskich. Co, bez doświadczenia? Czyli nagrodą będzie to, że będą naszymi ludźmi. Tracimy ludzi, ale warto. Dowódcy będą mieli więcej chyba życia. Taką mam nadzieję. Ach, ci kusznicy. No i co oni robią? No, biegajcie dalej, no. Fantastyczny pomysł. Przyłączę się do was zaraz. Żalenką 13 poziom, dobrze. Kurczę. Zabiłeś Willa, kapitana więzienia GC, czy coś takiego. Znalazłem klucz, dobrze. Nie. Nie uwolnię. Raz, dwa. No i trzecią celę daj mi otworzyć. Rozumiem. Dobra, trzeba będzie też się dostać do tamtych... Chodźcie. Do tamtych ludzi. No, mecz zyskał zwolenników. Tylko mam nadzieję, że wybiegną z tej celi. Chyba, że możemy nimi sterować. Tak, możemy nimi sterować. Louis Barbie? Barbie. No, prawie jak Barbie. Barbier. Yes, General, at once. Nic tutaj? Wszyscy zostali? Ready to comply. Ready to comply. Yes. At your command. At once. Yes. Moving to destination. Moving to destination. Ready to comply. Ready. At your orders. Ty pójdziecie sobie tutaj. I wrócicie do miasteczka. A w miasteczku naszym, w naszym mieście będziemy zbierać tych ocalałych ludzi, a później, gdy już będziemy gotowi do uderzenia na główne miasto. Jak ono się nazywało? Bo już nie pamiętam.
ale ostatniego odcinka. W sensie tego wcześniejszego, gdzie skończyliśmy na tym. Gdzie doszliśmy Metzem i Alan i księciem z powrotem do naszego miasta, gdy już odbiliśmy trzecią wioskę i poszliśmy na początku do dziecka, ale się zorientowaliśmy, że gdy uaktywnimy misję, gdy je odnajdziemy i pogadamy, to nas otoczą. Ale jak... właśnie, wracam. Journée. Tak, dobra. To tak jak mówiłem, ci ludzie pójdą do głównego naszego miasta, a gdy będziemy atakować Journée, wtedy... wtedy zobaczymy, wyślemy zapewne wszystkie jednostki. Chyba, że naprawdę będziemy potrzebowali do odbicia innych. Ready to comply. Nie mogę iść dalej. Kamera mi przeszkadza. Będąc... może Joanna będziemy mogli zobaczyć. I to jest jeden minus w trybie RTS, że nie możemy przesuwać kamery tak, jakbyśmy tego chcieli. Ready to comply. Yes, General, at once. A ty, Joanna, możesz wrócić, skoro już naszych zaznaczyliśmy. Też sobie pójść tutaj. A ja wrócę do Metza. I księcia. Chociaż w sumie, skoro już odbiliśmy więźniów i znowu wykonaliśmy jakiś dobry uczynek, czyli wykonaliśmy misję z dzieckiem, na tym etapie przystaniemy, zapiszę, po raz enty. I tak jak mówiłem wcześniej, albo po prostu, gdy będę kontynuował, przykleję do tego, albo będzie to oddzielny odcinek. Udało się? Starcie? Dla pewności? Dobra. Mamy. Gotowe. Nasz cel w kolejnym odcinku. Podbicie wschodu na północnej wyspie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.